Spiżarnia Wieńkowo to projekt gospodarczo-społeczny lokalnej grupy działania we współpracy z zaprzyjaźnionymi rolnikami. Pomysł na współpracę pojawił się w czasie pandemii. Od prawie 2 lat pracujemy wspólnie, ucząc się o gospodarce rolnej i realizując w realu pomysły, które podłapaliśmy w czasie działalności w rozmaitych grupach wolnościowych. Jak widać na filmach, każdy wnosi do grupy swoje unikalne zdolności, ale również uczymy się nowych rzeczy. Planujemy produkować zdrową, ekologiczną żywność. Robić przetwory, gotowe posiłki w puszkach i słoikach. Z czasem będziemy chcieli zarejestrować naszą działalność i sprzedawać naszą żywność zgodnie z maksymą pozytywistów. Produkuj, przetwarzaj, sprzedawaj. Wszystkie 3 elementy tej układanki są równie ważne. Jeżeli zaniedbamy któryś, będziemy zdani na łaskę innych. A jak to wychodzi, można zaobserwować teraz w rolnictwie. Spiżarnia to również projekt społeczny. Aby promować markę, zamierzamy organizować festyny z muzyką na żywo oraz prelekcjami ciekawych ludzi z regionu i nie tylko. Będziemy chcieli zapraszać innych rolników do współpracy, aby wspólnie produkować i sprzedawać pod wspólną marką rozmaite produkty. W tej chwili poszukujemy pszczelarza lub kogoś, kto chciałby spróbować swoich sił w tym zajęciu. Oferujemy ziemię oraz uprawy pszczelarskie, a również wszelką pomoc przy pracy. W niedalekiej przyszłości chcemy wrócić do organizowania cyklicznych ognisk dla środowiska wolnościowego w regionie szczecińskim. Chcemy zarażać innych naszym pozytywnym szaleństwem. Dzięki Twojemu wsparciu ta misja będzie prostsza. Jeżeli treści prezentowane na kanale uważasz za ciekawe, zasubskrybuj proszę kanał, polub film i udostępnij znajomym. Zapraszam również na 2 mój kanał informacyjny. Link w opisie filmu. Raz na jakiś czas bydło jest przeganiane z pastwiska na pastwisko. Właśnie to możecie zaobserwować na nagraniu. W tym momencie zaczęły się schody. Bydło zamiast przebiec przez bramę, pobiegło do rozrzuconego siana. Z jednej strony się nie dało, spróbujemy przegonić drugą bramę. Bydło nadal ma inny pomysł niż gospodarze. Chwilę ta zabawa trwała, ale finalnie udało się zagonić bydło na właściwą stronę płotu. Tymczasem Piotr z Mariuszem kończyli pracę w chłodni. Jak widać, Sonia też ma parcie na szkło. A zwieńczeniem pracy jest wspólny posiłek.